Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem o Gwieździe Miesiąca. Co miesiąc w mojej karcie społeczność pytam Was, kto powinien być gwiazdą danego miesiąca. I w październiku wybraliście pana Franciszka Pieczkę, jednego z najbardziej utalentowanych polskich aktorów, który zasłynął rolą Gustlika Jelenia, oczywiście w kultowym serialu Czterej Pancerni i Pies, więc wiele osób od razu mi pisało, że tak, Gustlik wygrał. Natomiast oczywiście pan Franciszek ma na swoim koncie bardzo dużo świetnych ról. Dzisiaj Wam opowiem o tych rolach. Opowiem Wam również o jego życiu, bo myślę, że jak dla wielu osób ten aktor może być właśnie godny naśladowania, jeżeli chodzi o prowadzenie swojej kariery, to myślę, że jeżeli chodzi o prowadzenie życia prywatnego, o to jak to życie w jego przypadku wyglądało, również może być dla wielu wzorem do naśladowania. Wybraliście więc na październik, który bywa miesiącem dość smutnym, chociaż w listopadzie liczę na też bardzo pozytywną gwiazdę, właśnie kogoś bardzo pozytywnego i bardzo pozytywną historię, więc myślę, że dzisiejszy odcinek sprawi, że będziemy wszyscy po nim mogli mieć pełny uśmiech na twarzy. A w dzisiejszym odcinku chciałam zwrócić też Waszą uwagę na bardzo fajną platformę Skoola, którą polecam wszystkim dzieciakom w wieku przedszkolnym lub szkolnym, więc jeżeli macie w tym wieku dzieci lub wnuki, to bardzo Was zachęcam, byście zostali ze mną do końca tego odcinka, bo opowiem więcej o działaniu tej platformy, która poprzez zabawę pozwala edukować dzieci w czasie wolnym i sprawia, że tym dzieciakom bardzo często chce się swoją uwagę poświęcić na to, żeby fajnie się bawić, a przy okazji się uczyć. I wiem, że często mówi się, że nauka poprzez zabawę to bardzo dobry sposób, ale akurat ta platforma ma coś takiego, że to naprawdę działa, więc serdecznie Was zapraszam. Będzie też kod rabatowy i inne atrakcje, ale o tym więcej na koniec odcinka, a teraz już zaczynajmy historię pana Franciszka. Franciszek Pieczka urodził się 18 stycznia 1928 roku w miejscowości Godów na Górnym Śląsku. Jest synem Walerii i Franciszka Seniora. Jego ojciec brał udział w powstaniach śląskich na ziemi wodzisławskiej. Pan Franciszek był najmłodszy z sześciorga rodzeństwa, więc jego mamie na pewno należy się medal i bardzo dobrze wspomina swoje dzieciństwo oraz pochodzenie. Zawsze o sobie mówił, że jest Ślązakiem i Ślązakiem pozostanie. Pochodzę ze Śląska. Mój ojciec pracował 40 lat w kopalni. Miałem sześcioro rodzeństwa i byłem najmłodszy. Ale wiecie, duża rodzina to zobowiązanie do tego, żeby każdy trochę dołożył od siebie, by ta rodzina mogła funkcjonować, tym bardziej w trudnych czasach, na jakie przypadło dzieciństwo pana Franciszka. Dlatego imał się on różnych zajęć. Przed II wojną światową był organistą w miejscowym kościele, pracował na roli, wypasał krowy. Ale już od najmłodszych lat interesował się kinem. Jednak kiedy się do niego wymykał, to narażał się na bardzo srogą karę, ponieważ jego ojciec uważał, że było to trwonienie czasu. Chodził pieszo na seanse kinowe do oddalonego o kilka kilometrów Włodzisławia Śląskiego, a później, po przyłączeniu jej do Polski w 1938 roku, również do pobliskiej Zawady. Ale podobnie jak ojciec, zdarzyło mu się również pracować w zawodzie górnika. Zgodnie z górniczą tradycją, w której idzie się śladami ojca, poszedłem pracować pod ziemię. Po roku zacząłem się uczyć w uniwersyteckim studium przygotowawczym w Katowicach. Jego ukończenie dawało miejsce na każdej uczelni, poza szkołami artystycznymi, bez egzaminu. Zacząłem studia na Politechnice Gliwickiej, ale po miesiącu zrezygnowałem i pojechałem do Warszawy, żeby dostać się do szkoły teatralnej. I to był kolejny powód niezadowolenia jego ojca. No przecież szansa na to, by być inżynierem. I to bez egzaminów. A tutaj on mówi, że nie. Ojcu się to nie mieściło w głowie, a tym bardziej, że zawód aktora wydawał mu się totalnie niepewny. I tym bardziej, że naprawdę trzeba było się postarać, żeby już wtedy się do szkoły dostać. Ale panu Franciszkowi się to udało. I można nawet powiedzieć, że rzutem na taśmę. To był początek lat 50. Obowiązywały różne skierowania i nakazy. Aby zmienić kierunek studiów, potrzebna była zgoda ministerstwa. Byłem młody i przebojowy.
Bez ustawiania się wparowałem do gabinetu ministra i go przekonałem. Potem trzeba było zdać egzamin do szkoły teatralnej, a tu już się zaczął rok akademicki. Zdawałem go w prywatnym mieszkaniu Aleksandra Zelwerowicza, który wówczas był dziekanem Wydziału Aktorskiego i miał niepisane prawo przyjęcia dodatkowo jednego studenta. Dostałem się. Kiedy powiedziałem o tym w domu, posypały się na mnie wszystkie śląskie pierony. Bo inżynier to porządny zawód, a aktor? W pojęciu mojego ojca będzie chodził głodny, opowiadał aktor. Na szczęście udało się do szkoły dostać, na szczęście udało się też przebrnąć przez wszystkie lata nauki i ukończyć Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie w 1954 roku. Debiut pana Franciszka przypadł na Teatr Dolnośląski w Jeleniej Górze. Następnie pracował w bliskiej mojemu sercu Nowej Hucie w latach od 1955 do 64. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o tę popularność szeroką, to najważniejszy był film i tutaj debiut nastąpił w 1954 roku, choć była to, jak to u debiutantów bywa, rola epizodyczna. W Pokoleniu Andrzeja Wajdy później stworzył znakomite role Matce Joannie od Aniołów czy w rękopisie pisanym w Saragosie, a także w Żywocie Mateusza. Od 1964 roku Pieczka grał w Teatrze Starym w Krakowie. Ale już 2 lata później przyszła do niego rola, która okazała się być dla niego przełomową. Oczywiście chodzi tutaj o 4 pancernych i psa. I oczywiście Gustlik Jeleń. Myślę, że to jedna z najbardziej sympatycznych postaci tego serialu. Oczywiście każdy tam miał swojego idola, ale trudno było znaleźć kogoś, kto nie lubił Gustlika. Ja od zawsze pamiętam gustlikowe jajko, jak próbował jeść zupę i wyłowić to jajko, przekroić je łyżką, nie udawało się. Moja mama zawsze w domu mówiła, jak coś takiego się komuś przydarzało, że to jest właśnie przykład gustlikowego jajka, więc postać gustlika towarzyszyła ludziom na co dzień i myślę, że to stwierdzenie weszło do mowy potocznej. Rudy zaskarbił sobie niezwykłą sympatię polskich widzów na całe dziesięciolecia. Gdy w 1995 roku Telewizja Polska zorganizowała plebiscyt na najbardziej lubiany polski serial, to pierwsze miejsce przypadło właśnie 4 pancernym. No i idąc za ciosem, za ogromną popularnością i za tym, że jeżeli chodzi o filmy, najwięcej działo się w Warszawie, w 1969 roku zapada decyzja, która myślę, że i tak była przekładana i po prostu nieubłagana, o przeprowadzce do Warszawy. Ale bardzo dobrze, bo w tamtym okresie właśnie pojawiają się też najlepsze role w wykonaniu pana Franciszka. Hydrozagadka, Chłopi, Potop, Wesele, Ziemia obiecana. Aktor też przechodzi do Teatru Powszechnego, w którym będzie pracował do 2015 roku. Na początku XXI wieku zresztą aktor nie odpuszczał i też sporo grywał. Mogliśmy go oglądać m.in. Quo Vadis, Cudzie w Krakowie, 8 dniu tygodnia. No i oczywiście bardzo popularna rola w serialu Rancho, jako jeden z tych stałych bywalców ławeczki. No i oczywiście to wino Mamrot. Kto tylko pochodzi z jakiejś wsi, to wie, że faktycznie tak jest. Każdy sklep ma taką ławeczkę. Czasem to nie jest ławeczka, ta ławeczka oczywiście w cudzysłowie, bo czasem jest to miejsce za sklepem, czasem jakiś trzepak, ale zawsze mamy takich facetów, najczęściej są to faceci, którzy pod tym sklepem są od rana do wieczora, znają wszystkie newsy, jakie się we wsi dzieją, no i zawsze sobie coś tam golną. I czekałam, szczerze mówiąc, na wasz wybór, jeżeli chodzi o pana Pieczkę, z tego powodu, że wiem, że jest jednym z najbardziej uwielbianych polskich aktorów. Chociażby plebiscyt z 1998 roku to wskazuje. Według tygodnika Polityka był jednym z najlepszych aktorów XX wieku. Zajął 10 miejsce. Był lubiany, był szanowany przede wszystkim za swoje role i to nawet między tymi najbardziej sympatycznymi rolami, czyli właśnie, prawda, od Gustlika do tego Rancha minęło bardzo dużo, a wszyscy go pamiętali i naprawdę bardzo lubili. Natomiast właśnie, tak jak już Wam powiedziałam we wstępie, bardzo duży szacunek należy się też aktorowi za przeżycie wspaniale życia, życie rodzinne. Zresztą myślę, że starość jest takim sprawdzianem już naszego życia, bo pokazuje oczywiście
pomijając jakieś przykre przypadki, kiedy ludzie tracą dzieci, tracą rodziny, ale jeżeli te rodziny są, to jak ludzie są zaopiekowani na starość, myślę, że jest odzwierciedleniem tego, jak przeżyli swoje życie, i pan Franciszek przeżył je rewelacyjnie. Miłością jego życia przez ponad 50 lat była jego żona Henryka, która zmarła w 2004 roku. Sam o niej mówił, że była najlepszą żoną, najlepszym przyjacielem. Przyrzekł jej przed laty, że tylko śmierć ich rozłączy, i tego słowa dotrzymał. Na każdym kroku widzę jej rękę, że tutaj to zrobiła, że tam coś położyła. To ja miałem umrzeć pierwszy, rozpaczał aktor po jej śmierci. Ona jednak, kiedy wiedziała już, że właśnie jej koniec jest bliski, poprosiła go, by nie rezygnował z życia, by nadal cieszył się nim i by nie rezygnował z aktywności. Wiedziała, że aktorstwo to, co kocha najbardziej. Oczywiście pan Franciszek jest już mężczyzną w bardzo dojrzałym wieku. W tym wieku oczywiście pojawiają się różne trudności, które stawia nam czas i odmawiające już posłuszeństwa ciało. Jeżeli chodzi o pana Franciszka, największym problemem jest słuch. Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że jeżeli chodzi o kręcenie nowych odcinków Rancha, jego udział stoi pod znakiem zapytania, ponieważ ma właśnie problemy ze słuchem. Na szczęście ekipa serialu zachowała się rewelacyjnie i powiedziano panu Franciszkowi, że będą w stanie z nim nakręcić sceny, nawet jeżeli będzie wymagało to od ekipy trochę więcej pracy. Myślę, że takiego talentu po prostu się nie porzuca, jakim jest pan Franciszek, ale oczywiście to bardzo fajny gest i myślę, że wszyscy jesteśmy za niego wdzięczni. I bardzo dobrze, że jest to aktor tak utytułowany, bo w 2015 roku został uhonorowany statuetką Orła za całokształt twórczości i pracy artystycznej. W 2016 roku postanowił walczyć o zdrowe powietrze dla swojego regionu, dla regionu, z którego pochodzi, i wziął udział w akcji Nie trój sąsiada, przeciwdziałającej smogowi. I uspokoił wszystkich, którzy bali się o jego stan zdrowia z powodu pandemii koronawirusa. Mam wielkie szczęście, mieszkam u syna i mam swoje pokoje. Opiekuje się mną cudowna synowa, która jest pielęgniarką i bardzo dba o moje zdrowie i samopoczucie. Mój wnuk robi mi zakupy. Jak widzicie więc, na co dzień pan Franciszek mieszka ze swoim synem Piotrem oraz jego rodziną w Falenicy. Ma troje wnucząt: Aleksandra, Alicję i Adriana. Latem jeździ nad morze do córki Ilony, która mieszka tam od jakiegoś czasu. Również obdarowała go wnukami, Anią i Tomkiem. I na koniec postaram się trochę wykorzystać pana Franciszka, ponieważ bardzo często piszecie mi w komentarzach, że ja jestem bardzo taka surowa, jeżeli chodzi o negatywne komentarze. O to, że jeżeli kogoś obrażacie, nawet jeżeli jesteście moimi stałymi widzami, to ja się temu sprzeciwiam i tego nie pochwalam. Ostatnio miałam taką wymianę zdań i pani mi napisała, że to jest kółko wzajemnej adoracji, bo nie można powiedzieć nic złego. Otóż można. Wszystko zależy, w jaki sposób to powiecie, bo są różne formy wyrazu i wcale nie chodzi mi o to, żebyście zawsze wyrażali swoje zadowolenie, ale jeśli kogoś obrażacie, hejtujecie, to ja się temu przeciwstawię, a teraz słowami pana Franciszka to postaram się wam uzasadnić dlaczego, bo myślę, że jest to skarbnica wiedzy i mądrości. Nie zaglądam do internetu, to przykre czasy, w których można być anonimowym i bezkarnie komentować, często raniąc innych. Zawsze w takich momentach przypomina mi się dzieciństwo na wsi, gdzie były tak zwane sławojki. Na jednej z nich był napis: proszę nas z łaski nie robić na deski, patrzeć do góry i celować do dziury. Tym dla mnie są właśnie takie anonimowe, negatywne komentarze. No więc właśnie, łatwo jest napisać: a ta aktorka to nie zrobiła żadnej kariery. Bez talencie, miernota, dramat. Łatwo jest tak napisać. Trudniej coś zrobić. Zawsze jestem ciekawa, kto siedzi po drugiej stronie, jakie ma osiągnięcia, bo często te komentarze po prostu sprawiają, że myślę sobie: jak to możliwe? Ja w swoim życiu nie osiągnęłam wielkiego sukcesu jakiegoś, nie dostałam żadnej nagrody za swoją pracę, nie zostałam w żaden sposób utytułowana, nominowana do niczego i tak dalej, więc czuję wielką pokorę przed ludźmi, którzy takie nominacje dostali, którzy po prostu w swoim życiu zrobili coś wspaniałego i dlatego uważam, że należy im się szacunek, co nie zawsze równa się uwielbieniu i chwaleniu. Nie.
Ale wiecie, można zrobić to z klasą, ale dość tego umoralniania. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i że był dla Was interesujący, bo zawsze się staram, żeby tak było. Teraz czas na podziękowania dla Pana Franciszka za wszystkie lata, które mogliśmy spędzić oglądając go w świetnych rolach, za Gustlika i za wszystkie role, które zagrał później. Tym bardziej, że jest jednym z niewielu aktorów, którzy nie narzekali na tak zwaną szufladę po tej roli, a na pewno takowa miała miejsce. Ale świetnie się wybronił i bardzo mu za to dziękujemy. A teraz kilka słów obiecanych już o platformie Skoola. Otóż nie byłabym sobą, gdybym wcześniej nie przetestowała tej platformy, zanim Wam ją polecę, bo chyba się przekonaliście, że już Wam nie polecam byle czego, tylko zawsze są to fajne rzeczy. Jak wiecie, ja dzieci nie mam, ale kto śledzi mnie na Instagramie, to bardzo dobrze wie, że mnóstwo czasu spędzam z dziećmi mojej siostry, z moim chrześniakiem Gabrysiem, a także z Lenką. Lenka ma 4 lata i dzisiaj na niej się bardziej chciałam skupić, bo ta platforma jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, jak i również szkolnym, więc Gabi z niej również korzysta. Natomiast byłam dość zszokowana tym, jak bardzo taka platforma wciąga również tych młodszych jej użytkowników. Lenka ma 4 lata i naprawdę bardzo fajnie się odnalazła w tej platformie. Bardzo cieszyło ją to, że może sobie tam klikać, że jest to przedstawione w sposób dla niej zrozumiały, kolorowy, a jednocześnie ta platforma ma bardzo fajne i rozwijające gry i zabawy, które można tam znaleźć. Dodatkowo Lenkę bardzo cieszyło to, że można ustawić sobie jakieś cele i że tam razem mogłyśmy troszeczkę sobie porywalizować, więc bardzo Wam serdecznie nie polecam, bo mimo że czasem rodzicom kojarzy się spędzanie przez dziecka czasu przed komputerem z marnotrawieniem czasu, to tutaj zdecydowanie nie można tak powiedzieć. Jest to bardzo dobrze spędzony czas i czas, który możecie spędzić z dzieckiem, z wnukiem, a także dziecko może również ze swoimi przyjaciółmi się bawić, rozwijając się wedle programu szkolnego lub też przedszkolnego, bo naprawdę jest to bardzo fajne rozwiązanie dla dzieciaków, szczególnie w tym trudnym teraz czasie, kiedy na przykład nie możemy aż tak często uczestniczyć w różnych zbiorowych, grupowych rozrywkach i te dzieci po prostu łakną też takiego luźnego spędzania czasu, a jeżeli ten czas może również rozwijać, to bardzo fajnie. Jeżeli Was zachęciłam, to nie krępujcie się, zobaczcie w moim opisie, a także w pierwszym komentarzu jest link, pod którym dowiecie się więcej o tej platformie i dodatkowo również macie ode mnie kod zniżkowy PaulaRodak40, dzięki któremu przy zakupie abonamentu na pół roku lub rok otrzymacie atrakcyjne zniżki, a także prezenty od Skooli. Także na dziś to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną do samego końca i oczywiście zapraszam Was na moje odcinki w przyszłości. Myślę, że będzie bardzo ciekawie, więc warto. Buziaki, trzymajcie się, cześć!